Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w debacie MedExpressu rozmawiać będziemy na temat medycyny pracy. Będziemy mówić o tym, jaki w tej chwili jest potencjał medycyny pracy, ale także głównie o kierunkach rozwoju medycyny pracy w Polsce, o korzyściach płynących z tego dla pracowników i dla pracodawców. Przedstawiam Państwu moich gości. Pani profesor Jolanta Walusiak-Skorupa, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego w Instytucie Medycyny Pracy. Witam serdecznie. Także wojewódzki konsultant w dziedzinie medycyny pracy. Pan dr Paweł Wdówik, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny pracy. Witam serdecznie. Pani prezes Anna Rulkiewicz, prezes grupy LuxMed. Witam panią serdecznie. Pan profesor Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy. Witamy serdecznie. I pan profesor Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Witam serdecznie. Witam. Szanowni Państwo, temat bardzo rozległy, a debata MedExpressu ma około pół godziny, ale myślę, że te najważniejsze kwestie postaramy się poruszyć. Pani profesor, powiedziałam na początku o tym potencjale, jaki tkwi w medycynie pracy. Powiedzmy, jaki jest ten potencjał w tej chwili. To są zainwestowane środki, to są eksperci, to jest cały system, który udało się stworzyć, ale system niewykorzystany do końca. Już od kilku lat o tym mówimy, że ten system mógłby być lepiej wykorzystany. Tak się składa, że zgodnie z naszym prawodawstwem pacjent, pracownik, będący pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, obowiązkowo przechodzi badania wstępne, okresowe bądź kontrolne, jeżeli chorował dłużej niż 30 dni. W związku z tym wiele osób, takich, które nie korzystają na co dzień z pomocy lekarskiej, porady, z działań profilaktycznych, trafiają w ręce profesjonalistów medycyny pracy. I tak jak pani redaktor powiedziała, jest to zorganizowany system lekarzy, pielęgniarek medycyny pracy oraz konsultujących dla nich specjalistów. I tu zaczyna się pytanie, w jaki sposób możemy to wykorzystać. Na pewno jest to wykorzystywane, niestety jest to tylko jedno z zadań Służby Medycyny Pracy do przeprowadzania tych obowiązkowych badań do celów kodeksu pracy. Natomiast zupełnie nie są wykorzystywane ten potencjał do działań profilaktycznych. Jesteśmy nakierowani na to, żeby zadecydować, czy pacjent jest, czy nie jest zdolny do pracy, ewentualnie czy nie zaistniało podejrzenie choroby zawodowej u niego. I rozumując przez pryzmat wykazu chorób zawodowych, bardzo często patrzymy właśnie pod kątem tych twardych szkodliwości związanych ze środowiskiem pracy. Tymczasem choroby cywilizacyjne to przede wszystkim choroby układu krążenia, ale to również problemy ze strony układu ruchu i przede wszystkim to, co ostatnio w bardzo dużym stopniu narasta, są problemy zdrowia psychicznego. I już od dłuższego czasu zaczęliśmy mówić o tym, że właśnie korzystając z tej wizyty lekarskiej, często z porady pielęgniarskiej, możemy tutaj rozpoczynać, kreować działania profilaktyczne i przede wszystkim określać czynniki ryzyka. Ale tak się nie może, tak się nie dzieje, prawda? W takim stopniu, w jakim mogłoby się to dziać. Lekarz medycyny pracy nie ma tych wszystkich narzędzi, które mogłyby pogłębić profilaktykę. Nie dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że lekarz jest finansowany przez pracodawcę i bardzo często pracodawca wybiera do współpracy tego lekarza, który udzieli mu prosto, nieskomplikowanie i najlepiej niedrogo odpowiedzi na pytanie, czy pracownik jest zdolny, czy nie jest zdolny do pracy. Natomiast poszerzanie tych działań o dodatkowe badania czy inicjatywy profilaktyczne wymagałoby dodatkowych środków, dodatkowego czasu i dlatego to się nie dzieje. A jednocześnie nasz system jest systemem bardzo starym. Rozporządzenie, w oparciu o które działamy, ma już 22 lata. Tam określono zakres i częstotliwość badań profilaktycznych i to, co podkreślamy wielokrotnie, jednego zdrowego człowieka do pracy na wysokości bada 4 lekarzy. 3 konsultantów i lekarz medycyny pracy. I trudno w tym systemie mieć pieniądze na działania profilaktyczne. Ale poruszyła pani profesor bardzo istotną kwestię pracodawców. Pani prezes Anna Rulkiewicz jest naszym gościem. Chciałam panią zapytać, właśnie mówimy o rozwój medycyny pracy, ale to także jest korzyść dla pracodawcy, jeśli ta medycyna pracy się rozwija, bo jednak to, co pani często podkreśla w dyskusjach, ten absentyzm w pracy, to wszystko jest koszt dla pracodawcy. Prawda? I wy to już liczycie doskonale. Tak, są absolutnie dwie rzeczy. Pierwsza, że to jest koszt nieobecności pracownika w pracy, który jest duży, bo to dzisiaj mówimy, że to jest tam 360 tysięcy dni w roku, więc to są bardzo, bardzo, bardzo duże już liczby. Natomiast oprócz tego to jest jeszcze obecność w pracy
ale w stanie nie do końca, bym powiedziała, dobrym, tak? Czyli pracownik nie koncentruje się na tym, co robi. I pracodawca przelicza te koszty, dlatego że te koszty mają bezpośrednio wpływ na produktywność. No nieobecny pracownik, no to, to jest utracona produktywność i to jest z tej strony bardzo ważne, ale myślę, że z drugiej strony pracodawca jest zainteresowany utrzymaniem pracownika jak najbardziej w zdrowiu i medycyna pracy, która moim zdaniem naprawdę ma fajny system już stworzony, wszystko można zrobić lepiej, ale jest to już jakiś system, jest mechanizm, jest system nadzoru nad medycyną pracy, gdzie pacjent, pracownik musi przychodzić do gabinetu lekarskiego i tutaj są takie korzyści podwójne, bo z jednej strony dla pracodawcy możliwość jakichś dodatkowych badań w kierunku profilaktycznym, a z drugiej strony pracownik jaki i tak ma badania kontrolne, tak, musi zrobić te badania medycyny pracy, no to dużo bardziej będą wykorzystane, jeżeli zrobi się jeszcze w kierunku profilaktycznym. Znaczy widać i od strony pracodawcy, i od strony pracownika. Jakie korzyści mogą płynąć z tego? No, pierwsza główna korzyść, no to jest utrzymanie pracownika w zdrowiu, tak? Czyli dla pracownika korzyść jedna, że jest po prostu zdrowszy, więcej o nim szybciej wiemy, a dla pracodawcy, no ma pracownika w pracy, a nie na zwolnieniach lekarskich, już nie mówiąc o tym, ile państwo dzisiaj płaci za niezdolność do pracy, bo koszty dzisiaj niezdolności do pracy, to jest około 2% PKB, więc to są ogromne kwoty. Panie ministrze, to chyba wynika też z tego, że cały czas, i to pan profesor Rydzyński też podkreślał, ta podstawowa opieka zdrowotna i medycyna pracy są to dwa systemy, które oddzielnie sobie w ogóle funkcjonują, prawda? Co zrobić? Pan zresztą bardzo intensywnie pracował nad tym, żeby ten potencjał medycyny pracy wydobyć i żeby rzeczywiście i korzyści dla pracodawcy i dla nas pacjentów były jak największe. Co zrobić, żeby to zaczęło dobrze działać? No zintegrować, skorelować działania w taki sposób, żeby lekarze opieki podstawowej, lekarze rodzinni mieli także profit z tego, że ich pacjent, osoba, która jest na ich liście aktywnej, idzie do lekarza medycyny przemysłowej, gdzie ma zrobione odpowiednie badania, czyli nie trzeba by ich wtedy multiplikować czy duplikować w gabinecie lekarza rodzinnego. Z tego można wyciągnąć istotne wnioski, udzielić pewnych interwencji, które mogą robić lekarze rodzinni, ale także oczywiście lekarze medycyny przemysłowej. Miałoby to bardzo wielkie znaczenie i to jest tak, że no myślę, że było to niezwykle ekonomiczne dla całego systemu i należy takie działania dość szybko podjąć, żeby była istotna relacja lekarza medycyny pracy z lekarzem rodzinnym. To wszystkim wyjdzie na dobre. To jest także niezwykle ważne w kontekście zdrowia publicznego, dlatego że tutaj lekarze medycyny pracy mają bardzo dużą rolę do odegrania. Mogą podjąć pewne interwencje związane chociażby ze stylem życia pacjenta, z namierzeniem pewnych istotnych problemów, które są u niego. No, mówię tutaj także o chorobach cywilizacyjnych, o wszystkim tym, co nam w tej chwili grozi jako całej populacji. Plus interwencje, które mogą być podejmowane na terenie zakładu pracy, po prostu. To są pewne wskazówki dla dyrektorów, dla prezesów, co trzeba robić, żeby rzeczywiście długo utrzymać pracownika w absolutnym zdrowiu i w takim poczuciu, że się o pracownika dba. Czy to jest kwestia zmian legislacyjnych, bo mamy know-how, prawda? To także zmiany legislacyjne, one nie są bardzo skomplikowane, one w dużej mierze są już przygotowane i myślę, że należy je po prostu w tej chwili wdrożyć. Lekarz medycyny pracy i lekarz rodzinny, lekarz opieki podstawowej powinni posługiwać się tą samą matrycą informacyjną i wtedy ten system naprawdę będzie bardzo efektywny. Panie profesorze, pan profesor osobiście i Instytut Medycyny Pracy już od wielu lat formułuje pewne konkretne rozwiązania, które mogłyby się przyczynić do tego, o czym mówimy, prawda, że wykorzystania potencjału medycyny pracy. Tak, na prośby pana ministra Pinkasa, wtedy był wiceministrem, który nadzorował Instytut i cały ten obszar medycyny, znaczy zdrowia publicznego i medycyny pracy, przygotowany został raport 2 lata temu. Raport, który był owocem prac nie tylko lekarzy medycyny pracy, naukowców, ale także przedstawicieli pracodawców, pracowników, czyli związków zawodowych, który no, wyznaczył kierunki i zadania, które powinny być zrobione od zaraz, bo tak jak pani profesor mówiła, główne rozporządzenie, które reguluje ten system,
no ma ponad 20 lat. Tak? I to jest, no, wszyscy wiemy, jak zmienił się świat pracy w przeciągu tych 20 lat. No i to jest logiczne, że no, to prawodawstwo musi być dostosowane do zmian, które się toczą. Medycyna pracy jest taką specyficzną dziedziną medycyny, która jest bardzo, musi być regulowana, tak? Więc tutaj lekarze muszą poruszać się w pewnych ramach prawnych. I dlatego tak ważne jest, żeby te ramy prawne były logiczne i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. I no, mamy nadzieję, że między innymi taka debata doprowadzi do tego, że te pewne zmiany, które były sugerowane, zostaną wprowadzone. Panie doktorze, pani profesor wspomniała też, że eksperci medycyny pracy mają taki ogląd bardzo dokładny aktualnej sytuacji zagrożeń, czyli tych chorób cywilizacyjnych, czy też zagrożeń, które dotykają pracowników w Polsce. Czy to się zmienia? Bo to oczywiście jest dynamiczna sytuacja. Czy to się zmienia? Jakie w tej chwili mamy te zagrożenia najbardziej wyraźnie widoczne? No i czy rzeczywiście lekarz medycyny pracy może mieć taką pełną wiedzę na temat zagrożeń cywilizacyjnych w tej chwili? Czy ma takie narzędzia? Jeżeli idzie o zagrożenia, to z jednej strony są to choroby cywilizacyjne, ale te zagrożenia cywilizacyjne potraktowałbym trochę szerzej, bo to są nowe czynniki środowiska pracy. Nie tylko te miękkie, czyli czynniki psychospołeczne, ale także twarde. A o starych czynnikach wiemy coraz więcej. Od jakiegoś czasu wiemy, że pył drewna jest czynnikiem rakotwórczym. Wcześniej tego nie wiedzieliśmy i stare rozporządzenie na zupełnie inny obszar badań kładzie nacisk. Oprócz tego pojawiają się nanomateriały, nowe czynniki chemiczne. Także oprócz tych miękkich narażeń, te twarde narażenia w dalszym ciągu są obecne i też musimy legislację dostosowywać do tego, do tej rzeczywistości, która obowiązuje, po to, żeby efektywnie zdrowiem pracowników móc się zajmować. Kwestia dostosowania legislacji to nie są tylko badania, to żebyśmy się nie koncentrowali tylko na samym badaniu. Nowoczesna ochrona zdrowia pracujących, nowoczesna medycyna pracy to jest tworzenie zdrowego, bezpiecznego środowiska pracy. Ale po to, żeby je tworzyć, to musimy wiedzieć, jakie czynniki negatywnie oddziałują na zdrowie pracowników. Natomiast nasz system skoncentrowany na badaniach nie ułatwia lekarzom identyfikacji nowych czynników, które się pojawiają w zakładach pracy. I to też wymaga korekty, też wymaga to zmiany. Natomiast wśród czynników takich, wśród tej pracy, która się wydaje bezpieczna, chociażby praca biurowa, czy tak praca siedząca, to teraz też wiemy o coraz więcej, jak jest to szkodliwy czynnik. I mimo wdrożenia aktywności fizycznej po pracy, to i tak te negatywne skutki oddziaływania wymuszonej pozycji ciała na nas wpływają. Dość powiedzieć tylko, że no, chociażby te zwolnienia z tytułu chorób układu ruchu cały czas są na pierwszym miejscu. Natomiast w ostatnim czasie także wśród czterech głównych czynników zwolnień lekarskich pojawiły się na przykład zaburzenia adaptacyjne, reakcja na stres. To też świadczy o tym, że te nowe czynniki środowiska pracy no jednak negatywnie oddziaływują i to szerokie spojrzenie na pracownika w kontekście narażeń środowiska pracy no powinno być przez lekarza podejmowane, a my powinniśmy być wspierani w tym właśnie poprzez no, w miarę systematyczną aktualizację przepisów prawa, bo tym jesteśmy tak naprawdę, na tej podstawie tak naprawdę możecie działamy. Działać. Panie prezes, skoro mówimy tutaj o takim szerokim spojrzeniu na pacjenta, na jego zdrowie, pracownika, to czy uważa pani, że potrzebne jest rozszerzenie portfolio badań z zakresu medycyny pracy, że lekarz medycyny pracy powinien mieć jakby szersze spektrum badań, które mógłby zlecić pacjentowi? Oczywiście, że moje zdanie jest na tak, dlatego, że jeżeli mamy mówić o badaniach
profilaktycznych, no to, to jest niezbędne, prawda? To jest, ten panel powinniśmy, ale też myślę, że to jest bardzo też ważna rozmowa i edukacja z pracodawcami, bo myślę, że jeżeli oni to zrozumieją, jaką wartość mogą dać te badania profilaktyczne, właśnie wymuszone poprzez to, że dzisiaj medycyna pracy jest naprawdę rewelacyjnym narzędziem, bo jest to narzędzie obligatoryjne w Polsce, no to myślę, że to będzie każdy jakby akceptował i będzie zadowolony, bo ja już tutaj nie chcę mówić, bo tych chorób cywilizacyjnych jest mnóstwo. I ja pamiętam jeszcze z dawnej medycyny pracy, naprawdę jeszcze jak wiele, wiele lat temu takie proste rzeczy, jak były prześwietlenia płuc. Ja to ciągle powtarzam, ale ja pamiętam, ile myśmy nowotworów wykrywali. To znaczy, jeżeli jednak poszerzy się ten panel badań, a świat się zmienia i choroby cywilizacyjne są zupełnie inne. Pan doktor mówił o stresie, który jest naprawdę dzisiaj jednym z głównych takich killerów poważnych, który powoduje wiele różnych chorób, ale ile jest depresji, ile jest wypalenia zawodowego, no bardzo wiele rzeczy właśnie związanych z miejscem pracy pracownika. Już nie mówię o chorobach nadciśnieniowych, prawda, ale nawet profilaktyka nowotworowa, ta pierwsza przesiewowa, dlaczegożby nie, jeżeli mamy świetne narzędzie. No ja najbardziej ubolewam nad tym, że narzędzie, które jest obowiązkowe w Polsce, które się sprawdziło, które weszło w jakiś system kontrolowany i nadzorowany, jest niewykorzystywane, a stoimy w tym samym miejscu co 22 lata, a świat się zmienił, epidemiologia się zmieniła, choroby się zmieniły. Mhm. Tak, jest ich dużo więcej. Spotykamy się z panelem dużo większych chorób niż to, co było 22 lata temu, więc ja naprawdę jakby bardzo mi żal niewykorzystanego potencjału medycyny pracy i to jest i dla pracodawcy, i dla pracownika, już nie mówiąc o tym, że no, mamy małą ilość lekarzy w Polsce i ta profesja jest niewykorzystana do profilaktyki. Panie profesorze, więc w jakim kierunku powinna się rozwijać medycyna pracy? Państwo jako ten think tank wskazujecie te kierunki. Medycyna pracy powinna przestać koncentrować się na chorobach zawodowych, dlatego że ten zestaw chorób zawodowych nie jest dzisiaj największym problemem, jak tutaj było już wielokrotnie podkreślane. To, co my mówimy, że choroby, to co dzisiaj jest głównym problemem, to są choroby związane z pracą. Różnego rodzaju schorzenia, które można by bardzo na wczesnym etapie bardzo łatwo wychwycić. Robimy, lekarze medycyny pracy wykonują około 5 milionów badań wstępnych, okresowych, rocznie. Jeśli by ten system wzbogacić właśnie o badania, możliwość wykonywania badań przesiewowych i zinformatyzować go, mielibyśmy niesamowitą okazję, żeby w przeciągu, no, przynajmniej teoretycznie, 5 lat mieć obraz zdrowia i zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi całego społeczeństwa. I to jest system zupełnie, zupełnie unikalny, dający olbrzymie, olbrzymie możliwości i właściwie koszty takiej operacji byłyby niewielkie w porównaniu z nakładami, jakie dzisiaj są na ten system, który jest na przykład badań mamograficznych czy raka jelita grubego, gdzie się wysyła, prawda, pocztą zgłoszenia i niestety zgłaszalność jest minimalna. Są olbrzymie koszty przy kosztach pocztowych dzisiaj bardzo znacznych. Natomiast efektywność tego systemu jest bardzo niewielka. A tutaj mamy system, który po adaptacji, pewnych zmianach, oczywiście odbywałoby się też to kosztem zwiększonych nakładów czasu i pracy lekarzy medycyny pracy, no mamy możliwość naprawdę uzyskania obrazu zdrowia społeczeństwa polskiego. Panie profesorze. Zdrowych ludzi. Tak, chciałam właśnie kontynuować tę myśl pana dyrektora, że musimy przestać oczekiwać od badania profilaktycznego, że jego celem jest jedynie uzyskanie orzeczenia. Mhm. Pacjent przychodzi do lekarza i jest to unikalna możliwość oceny czynników ryzyka, porozmawiania o stylu życia, wytyczenia, jakie badania, jakie konsultacje powinien zrobić, co powinien zmienić, jakie nałogi, jak się powinien odżywiać i ewentualnie, jeżeli mamy tutaj finansowanie, dołożyć pewien panel badań. To, co na przykład nam wytyczają kardiolodzy, że robimy cholesterol całkowity, podczas kiedy na podstawie cholesterolu całkowitego i już się nie wyciąga lipidogram wniosków, bo trzeba zrobić lipidogram. A lipidogramu nie można. A lipidogramu w ramach medycyny pracy w zasadzie nie wykonujemy.
To jest też ciekawe, panie doktorze, bo tutaj trzeba by zmienić także mentalność samych pacjentów. Wydaje się, że bardzo często przychodzą do lekarza medycyny pracy i uciekają się do szeregu różnych wytłumaczeń i takich drobnych nieścisłości, jeśli chodzi o ich stan zdrowia, prawda? Delikatnie powiedziane, no ale to, bo myślę, jednak jest dużo takiej obawy przed myślę, tą że to wizytą. Nie jest kwestia zmiany mentalności, bo to jest orzeczenie, które wydaje lekarz medycyny pracy, jest orzeczeniem zero-jedynkowym. Może pracować albo nie może pracować człowiek, więc część osób boi się utraty pracy i to jest zupełnie naturalne, że ta taka relacja oparta na zaufaniu lekarz-pacjent, no w takim przypadku jest zaburzona. W wielu krajach odchodzi się od orzecznictwa sztywnego na rzecz doradztwa i wtedy to zaufanie może być większe. Wtedy faktycznie lekarz staje się partnerem dla pacjenta, i działa w jego interesie, to znaczy w interesie jego zdrowia. Dlatego ta relacja oparta na zaufaniu jest większa. Więc to jest tylko kwestia zmiany mentalności, no ale też zmiany, głębszej zmiany systemu ochrony zdrowia pracujących, już nie medycyny pracy, tylko całego systemu ochrony zdrowia pracujących i ukierunkowania nie tylko na badanie, ale też na tworzenie zdrowego środowiska pracy. Tak jak to ma miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie no, lekarz wpływa na to, żeby miejsce pracy było zdrowe i bezpieczne, czyli żeby eliminować te czynniki, które negatywnie wpływają na zdrowie. I to jest jedno z głównych zadań również ochrony zdrowia pracujących. Pani prezes, gdyby pani miała wskazać te takie pilne bardzo działania legislacyjne, systemowe, rozwiązania, które powinny być dość pilnie wprowadzone, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten system zaczyna wykorzystywać swój potencjał. Co powinno się wydarzyć w najbliższym czasie? Musimy przejść w taki model orzeczniczo-doradczy. To znaczy, jeżeli on zostanie tylko na orzeczniczym, no to pacjenci i pracodawca będzie traktował to tak, jak traktuje dzisiaj. No coś musi być, prawda? I tak. Nie widzi z tego wartości, ani wartości też nie widzi pracownik, bo on tylko chce ten papierek, więc i ten dokument. Więc tu musimy jakby zmienić ten model, że pewien rodzaj lekarz musi dostać pewien rodzaj możliwości, który powoduje, że będzie jeszcze doradcą, będzie mógł coś więcej zrobić niż robi. Ja bym nie chciała tutaj jakby rozmawiać o tym panelu badań, bo są specjaliści, prawda, jasne. I co jest potrzebne, ale mogę powiedzieć, że z punktu widzenia pracodawcy na pewno będzie istotna dyskusja z nimi, dlatego, że to jest dzisiaj płatnikiem na medycynę pracy, jest pracodawca. Więc tutaj jest bardzo istotne pokazać korzyści pracodawcy, bo tak jak ja rozumiem medycynę pracy, tam naprawdę mogą nastąpić pewne zmiany w samym tych badaniach, które są, że można dołożyć inne, pewno nie zmieniając na pierwszy rzut oka kosztów dla pracodawcy, ale pewien rodzaj badań, czy korzystanie z pewnego rodzaju specjalistów, bo dzisiaj my w medycynie pracy korzystamy z specjalistów, a podejrzewam, że większą część badań może wziąć na siebie lekarz medycyny pracy, ale nie chciałabym tutaj jakby wchodzić, państwo są z specjalistami, ale musimy wejść, więcej badań musi się pojawić w kierunku właśnie badań przesiewowych, profilaktycznych, takich, żeby ten pracownik, który przyjdzie, widział większą korzyść niż tylko orzecznictwo. Profesorze, w jakim... Tak, ja myślę, że tutaj finanse oczywiście są zawsze bardzo ważne, tak, bo one w jakiś sposób motywują. Natomiast pracodawcy, myślę, dzisiaj mają już taką świadomość, że oni nie mają problemu z tym, żeby dopłacić za pewne badania, które rzeczywiście spowodują, że u pracownika będzie poczucie, że pracodawca dba o ich zdrowie. Dlatego, że my mówimy naprawdę nie o tysiącach złotych, mówimy o kilkudziesięciu złotych, czy kilkuset złotych raz na 3 lata. W związku z czym to dla pracodawcy to naprawdę nie jest koszt, który on nie jest w stanie udźwignąć. Natomiast w tym systemie, no mówiąc brutalnie, on widzi, że ten kontakt z lekarzem jest bez sensu dla zdrowia pracownika, tak? No bo on ma tylko powiedzieć, czy on się nadaje, czy się nie nadaje, prawda? Tu oczywiście, tu jest jeszcze tego typu problem, że pracownicy w normalnej ludzkiej, takim ludzkim odruchu obawy, że mogą nie dostać tego pozwolenia, oni dysymulują, tak się to mówi, czyli udają po prostu, że są zdrowi, mimo tego, że są chorzy. Natomiast lekarz medycyny pracy no nie ma narzędzi, żeby to zweryfikować. I to jest system, który był wiele lat był utrwalony nie tylko w Polsce, ale też i
i w wielu krajach zachodnich, on miał chronić pracownika, tak? Po to, żeby jego indywidualność chronić, żeby jego choroby były jego własną sprawą. Ale ten pogląd się bardzo zmienił w ostatnich latach po głośnej sprawie pilota Lubica, no, bo to myślę warto przypomnieć tą sprawę, bo nie wszyscy kojarzą. To był pilot Lufthansy, który przeszedł wszystkie badania dopuszczające go do lotów. No, nikt nie ma wątpliwości, że w Lufthansie naprawdę pracują dobrzy specjaliści i że go bardzo solidnie przebadali, ale badali go tylko pod tym kątem, czy on się nadaje na pilota. Prawda? Natomiast on się od wielu lat leczył psychiatrycznie, miał głęboką depresję i po prostu udawał, że jest w dobrej formie. Natomiast postanowił w pewnym momencie popełnić spektakularne samobójstwo i rozbił samolot ze 170 pasażerami na pokładzie. I to uświadomiło ludziom odpowiedzialnym za system opieki zdrowotnej, że oczywiście należy chronić prywatność pracownika, ale ona musi mieć swoje granice dla dobra społeczeństwa, prawda? I dlatego tutaj to, co mówił pan minister, tak ważne jest znalezienie sposobów integracji systemów medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej. I już podsumowując, czy jest na to szansa, pani profesor? Pewnie jest. Ja chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli to ma być opieka profilaktyczna z prawdziwego zdarzenia, to ten lekarz musi znać środowisko pracy i swoich pracowników. To, co podkreśla się na przykład w wytycznych skandynawskich, że musi istnieć realna współpraca. Inne problemy są w zakładzie produkcyjnym, inne problemy są w firmie informatycznej. W związku z tym lekarz musi być obecny na środowisku pracy, musi być blisko, ta współpraca musi być dwustronna, czyli lekarz, pracodawca, a korzyści muszą być trójstronne. Bardzo państwu dziękuję za tę rozmowę. No i myślę, że do tych wątków będziemy jeszcze wracać. Dziękuję.